Niedziela 12 grudnia, Anna Romanów, podsumowanie tygodnia. Decyzją wyborów Rafał Bruski został nowym prezydentem Bydgoszczy. Bruski wygrał zdecydowanie z Konstantym Dąbrowiczem, uzyskując w drugiej turze ponad 59% głosów. Poniedziałek. Konstanty Dąbrowicz po raz ostatni spotkał się z dziennikarzami jako prezydent Dąbrowicz. Na pożegnalnej konferencji prasowej podziękował mediom za współpracę i ubolewał, że Bydgoszcz przestała być miastem bezpartyjnym. Rafał Bruski podziękował publicznie wyborcom za udzielone mu dzień wcześniej poparcie. Ślubowanie nowego prezydenta odbędzie się we wtorek. Dziękuję w sposób szczególny tym, którzy głosowali na mnie. To jest wielkie wyróżnienie i wielkie zobowiązanie i wielkie zaufanie, którego nie można zawieść. Wiem, że to jest olbrzymi ciężar, a jestem do tego przygotowany. Mam nadzieję, że także i wyborcy będą zadowoleni ze swojego wyboru. Środa. Decyzją nowej Rady Miasta nowym przewodniczącym został Roman Jasiakiewicz, który w swoim przemówieniu mówił o tym, że Bydgoszcz musi być ważna i wielka. Żywię przekonanie, że zaufanie, jakim obdarzyli nas wszystkich bydgoszczanie, spożytkujemy dla dobra wspólnego. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem przywrócimy Bydgoszczy i jej należne miejsce. Bydgoszcz musi być ważna i wielka. Czwartek. W Bydgoszczy gościł Paweł Poncyliusz, jeden z liderów nowego ruchu politycznego Polska jest najważniejsza. Poinformował on oficjalnie o rozpoczęciu tworzenia struktur stowarzyszenia w okręgu bydgoskim oraz spotkał się z bydgoskimi studentami, z którymi debatował o finansowaniu partii z budżetu państwa. Piątek. 8 miesięcy po tragedii smoleńskiej grupa bydgoszczan zebrała się na Starym Rynku, gdzie domagano się wyjaśnienia przyczyn katastrofy.